mistrzowie i uczniowie. Zaprasza Mateusz Borkowski. Dzień dobry, Mateusz Borkowski. Witam w ostatnim przed wakacjami programie Mistrzowie i Uczniowie. Będziemy razem do godziny 13. Naszą audycję realizują Grzegorz Dąbek, Paweł Lorenz i Wojciech Wasiak. A dziś instrument, którego jeszcze nie było od września w naszym programie. Wszystko będzie jasne za chwilę. No i wszystko stało się już jasne, że dziś będziemy słuchać akordeonu, a moim i Państwa gościem jest akordeonista Wiesław Ochwat, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2018 roku obronił doktorat na tejże uczelni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam Ciebie, Mateuszu. Jesteś związany nie tylko z krakowską uczelnią, ale również ze Szkołą Muzyczną w Świątnikach Górnych i Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie przy ulicy Basztowej. Tak, zgadza się. Mam tą przyjemność mieć ogląd na w zasadzie cały proces edukacji od pierwszego stopnia w zasadzie po ostatni okres, czyli po studia muzyczne. Czy masz jakiś taki wiek, w którym bardziej wolisz uczyć, czy tych młodszych uczniów, czy już studentów? Jak to jest? W zasadzie uczenie na każdym etapie wiąże się z jakimiś wymaganiami i wiąże się z jakimiś problemami i szczerze mówiąc ciężko porównać. Myślałem, że będąc początkującym nauczycielem, że w zasadzie uczenie dzieci będzie najprostszą rzeczą, że później, kiedy ten repertuar staje się bardziej wymagający, to wymaga od nauczyciela większej wiedzy, większego doświadczenia. Natomiast teraz już mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak nie jest, że na każdym etapie tak naprawdę te wymagania są różne. Mówię tutaj o wymaganiach do nauczyciela i są bardzo wymagające. Dzieci, zarówno dzieci, jak i dorośli po prostu borykają się z czymś innym i trzeba mieć po prostu takie różne podejścia na różnych etapach nauki. Sam pewnie się z tym spotkałeś, że wtedy, kiedy zaczynałeś sam grę na akordeonie, no tych akordeonistów nie było tak wielu jak dziś. A jednak teraz akordeon ponownie jest obecny w szkołach pierwszego stopnia muzycznych. Tak, to prawda. Ten instrument generalnie ma bardzo młodą historię, jeżeli chodzi o wprowadzenie go do edukacji muzycznej w Polsce, czy w ogóle pewnie na świecie. Natomiast rzeczywiście nawet na tym etapie mojego rozwoju widziałem ten gwałtowny rozwój tego instrumentu i widać, jak naprawdę coraz więcej młodych osób chce na tym instrumencie grać i chce się rozwijać i to bardzo cieszy. Zauważyłem, że dużo też jest właśnie młodych całkiem uczniów, ale też dużo dziewczynek gra na akordeonach, co jest też czymś nowym na pewno. Tak, natomiast generalnie ja znam wiele świetnych kobiet, które funkcjonują w życiu zawodowym i są świetnymi instrumentalistkami, i które są wzorem dla wszystkich nas. Ale to prawda, że to jest instrument jednak fizyczny i wymaga pewnej krzepy i siły, więc jednak proporcjonalnie tych dziewczynek zawsze jest mniej troszeczkę. No jest, nie da się ukryć, ciężkim instrumentem, który waży no sporo. Tak, taki instrument koncertowy już o pełnej skali to jest waga około 14-15 kilo. Powiedz proszę, na Akademii Muzycznej ten instrument jest już obecny wiele, wiele lat, natomiast czy spotykasz się z jakimiś stereotypami na temat akordeonu, które kiedyś no, były na pewno dużo bardziej obecne w takim życiu muzycznym? Tak, to prawda, te stereotypy są i pewnie będą, natomiast to jest trochę tak, że kształcąc się w takiej zawodowej, profesjonalnej szkole muzycznej, ja w zasadzie byłem od samego początku pozbawiony tych stereotypów, ponieważ jakby też miałem świetnych pedagogów, którzy mnie kształcili i pokazali mi ten instrument zupełnie od innej strony, więc te stereotypy w zasadzie w moim życiu muzycznym w ogóle nie funkcjonują. Ja się nie spotykam też z tą stereotypową muzyką. Staram się sam osobiście promować tę najwyższą wartość artystyczną, jaką można osiągnąć na tym instrumencie, więc mi to nie doskwiera.
Natomiast wiem, że coś takiego funkcjonuje. Natomiast absolutnie no nie na Akademii Muzycznej. Tam oczywiście się to traktuje w pełni profesjonalnie. Powiem więcej, sami kompozytorzy bardzo chętnie wykorzystują nasz instrument, ponieważ posiada on bardzo, bardzo duże i bardzo wielkie możliwości barwowe, kolorystyczne i jest bardzo przyjemnym medium brzmieniowym do wykorzystywania przez kompozytorów. No właśnie, otworzyła naszą audycję kompozycja Michaela Nymana w wykonaniu Motion Trio. Mam takie wrażenie, że właśnie sukces zespołu Motion Trio też bardzo pomógł pokazać szerokiej publiczności akordeon jako ten instrument profesjonalny, koncertowy, związany z muzyką nową, współczesną. Tak, zdecydowanie tak. Oni na pewno dosyć mocno przełamali ten stereotyp, ponieważ ich muzyka też jest bardzo ambitna i pokazuje te bardzo, bardzo przejrzyste i bardzo, bardzo dobre walory tego instrumentu. Natomiast też ta muzyka trafia do, myślę, szerszego grona odbiorców niż nawet ta muzyka akademicka, tak, która pewnie jest może troszeczkę trudniejsza w odbiorze i nie zawsze każdy pragnie jej słuchać w wolnej chwili, natomiast Motion Trio rzeczywiście swoją muzyką dociera do wielu ludzi niezwiązanych czy to ze środowiskiem akademickim, czy to w ogóle z muzyką i wszystkie te osoby zawsze są zachwycone tą muzyką i zachwycone brzmieniem tego instrumentu. Bo okazuje się, że na akordeon można właściwie wszystko zaaranżować, a jeszcze jak się ma 3 akordeony, to już w ogóle. Dokładnie tak. Nie bez powodu też ten instrument jest nazywany taką małą orkiestrą symfoniczną. Ponieważ tak jak powiedziałeś, można w zasadzie zagrać na nim wszystko, tylko trzeba mieć oczywiście odpowiednie umiejętności i odpowiednie podejście do tematu. Przyjechałeś do nas prosto z Włoch. Powiedz, jak to się stało? Tak, to był dosyć zaskakujący czas dla mnie, ponieważ jeszcze we wtorek po południu odbywałem zajęcia w jednej ze szkół, w których pracuję i około godziny 16 po zajęciach w zasadzie można powiedzieć, że planowałem jeszcze kolejny dzień, gdzie obejrzę kolejny mecz na Euro. Natomiast godzinę później już miałem zakupione bilety do Włoch, dokładnie na Sardynię. I dzień później w zasadzie już o tej samej godzinie jechałem z lotniska na próbę i przed koncertem. Tak, to szalony czas. Koncerty, które teraz z powrotem wróciły do kalendarzy. Koncerty i trzeba wrócić do tego życia, do tego tempa, tak, które znamy sprzed pandemii. Myślę, że tutaj powiem w imieniu wszystkich, że bardzo nam tego bardzo, bardzo brakowało. Jednak koncerty online czy koncerty grane do kamery to nie jest to samo. To jest oczywiście jakiś substytut, który dobrze, że się odbywał. Oczywiście było to swego rodzaju wsparciem dla artystów. Natomiast jednak kontakt z żywą publicznością jest niezastąpiony. To posłuchamy teraz w twoim wykonaniu obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego. Tak, to będzie nie tylko moje wykonanie, to będzie wykonanie duetu, w którym gram razem z Maciejem Zimką, drugim akordeonistą, moim kolegą, z którym też współpracuję przy wielu projektach, ale o tym pewnie będziemy O tym będziemy rozmawiać. Jeszcze mówić. Posłuchamy Baby Jagi oraz drugiego utworu, czyli Taniec piskąt w skorupkach. A w programie Mistrzowie i Uczniowie gościem jest dzisiaj Wiesław Ochwat, akordeonista. Przyznam, że to wykonanie tańca piskąt w skorupkach bardzo takie ciekawe i wydobywa nowe brzmienia w tym utworze. Dziękuję, tak. Staramy się właśnie wydobywać te brzmienia i tutaj też powiem, że opracowując ten utwór na 2 akordeony, korzystaliśmy, oczywiście jest to utwór napisany przez Modesta Musorgskiego na fortepian solo, natomiast przez lata powstawało bardzo wiele różnych transkrypcji i opracowań i taką najsłynniejszą chyba jest opracowanie wersji tego utworu Maurice Ravela na orkiestrę symfoniczną i właśnie z tego opracowania korzystaliśmy, próbując jakby wydobyć właśnie te brzmienia orkiestrowe z dwóch instrumentów naszych. No to a propos duetu, to od lat jesteś zaangażowany we współpracę z Fundacją Art Forum, która organizuje krakowski festiwal akordeonowy. Wydawałoby się bardzo niszowe wydarzenie, które ma swoją stałą, wierną publiczność i coraz z roku na rok coraz więcej tej publiczności jest. Tak, to jest też
bardzo wielki sukces tej fundacji i to Krakowski Festiwal Akordeonowy. Jest to inicjatywa Bożeny Bobydygi i Macieja Zimki, którzy postanowili, zdaje się, że to chyba w 2011 roku, właśnie zorganizować pierwszą edycję Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, który wtedy był jeszcze bardzo malutkim festiwalem. Odbył się chyba w 2 lub 3 dni. Była to garstka koncertów, natomiast z każdą kolejną edycją ten festiwal robi się coraz większy i ja w zasadzie dołączyłem już od drugiej edycji, gdzie miałem przyjemność zagrać recital solowy i później z każdą kolejną edycją już uczestniczyłem w pracach organizacyjnych i tak to się toczy co 2 lata i mam nadzieję po wsze czasy. To chyba jedyny taki festiwal przeznaczony na akordeon w Polsce. To znaczy, festiwalów akordeonowych jest bardzo dużo, ale najczęściej te festiwale, które funkcjonują w Polsce, one wiążą się z konkursem instrumentalnym, czyli jakby głównym takim daniem festiwalu jest konkurs, gdzie przyjeżdżają właśnie uczniowie szkół muzycznych i studenci, natomiast koncerty są jakby takimi wydarzeniami towarzyszącymi. My tutaj razem właśnie z panią Bożeną i z Maciejem Zimką postawiliśmy na coś innego, jakby chcemy promować oblicze akordeonu, ale to koncertowe, to takie właśnie nieznane, to takie nowoczesne oblicze i troszeczkę wyzbyć się może myślenia takiego czysto instrumentalnego, konkursowego, natomiast jakby zamiast powiedzmy konkursu to organizujemy po prostu warsztaty, różne inne towarzyszące wydarzenia, różne intermedialne eksperymenty i jakby bardziej zależy nam na tym, żeby ten instrument pokazać jego wszechstronność. No to chciałbym zapytać o twoją debiutancką płytę Between Paths, którą wydałeś, która została wydana w grudniu ubiegłego roku. Płyta, która tak naprawdę no, jest wyrazem tego, czym się najbardziej chcesz zajmować, czyli współczesną muzyką. To są kompozycje polskich współczesnych kompozytorów. Tak, płyta jest dla mnie rzeczywiście wyjątkowym dziełem, ponieważ jest to, tak jak wspomniałeś, debiutancka płyta. Jest ona związana z okresem moich studiów doktoranckich na krakowskiej uczelni, ponieważ tak to już jest, że podczas takich studiów trzeba zaproponować tak zwane dzieło artystyczne, czyli taki swój autorski projekt, który wniesie coś nowego do dyscypliny. Jakby na tym właśnie polega pisanie doktoratu. No i moim pomysłem było przebadanie polskiej literatury solowej, powstałej w XXI wieku i wybranie takich kompozycji, które ukazują ten akordeon w nowym, nieznanym dotąd obliczu. Ukazują właśnie jego bogate możliwości brzmieniowe i rozwój właśnie tych możliwości. No i tym sposobem gdzieś tam po prostu przeprowadziłem badania. Kontaktowałem się z różnymi ośrodkami akademickimi, z różnymi kompozytorami. Udało mi się zgromadzić 7 wartościowych kompozycji, które według mnie właśnie pokazują ten rozwój tego instrumentu. No i sukcesywnie pracowałem nad zrobieniem tych kompozycji, nad swoją interpretacją. No i takim efektem finalnym była właśnie praca w studio i nagranie płyty. Płyta, której można posłuchać, ale posłuchamy dzisiaj właśnie z tej płyty również jednej kompozycji. Tak, będzie to druga część Sonaty Infinity Pawła Janasa. Kompozycja, która właśnie też w troszeczkę nieoczywisty sposób ukaże potencjał tego instrumentu. Podczas grania tej kompozycji będę wykonywał jedną z partii na głośnicy wyciągniętej ze środka instrumentu głośnicy, czyli tej części tak zwanego serca akordeonu, czyli tej części, na której zamontowane są stroiki przelotowe, czyli to takie malutkie blaszki, które są odpowiedzialne za wydobywanie dźwięku w akordeonie. To ja teraz zapowiem utwory, które usłyszymy na żywo z naszego studia. Można nas również oglądać, nie tylko słuchać. A Wiesław Ochwat wykona dla Państwa wspomnianą Sonatę Infinity, część drugą Inside Outside autorstwa Pawła Janasa. Następnie Zimowy poranek. Myślę, że przyda się trochę ochłody w ten gorący dzień. To będzie kompozycja Władysława Zołotariowa. Następnie Wonderlands, utwór Claudia Jacomucciego i na sam koniec Libertango Astora Piazzolli w setną rocznicę urodzin tego słynnego argentyńskiego kompozytora. Przed Państwem Wiesław Ochwat na żywo z Radia Kraków.
Thank you.
To Wiesław Ochwat na żywo ze studia Romany Bobrowskiej, Radio Kraków i oczywiście słynne Libertango Astora Piazzolli w setną rocznicę urodzin kompozytora. W wykonaniu Wiesława Ochwata usłyszeliśmy również utwór Pawła Janasa, Sonatę Infinity, następnie Zimowy poranek Władysława Zołotariowa i minimalistyczny utwór Wonderlands Claudia Jacomucciego. Jesteśmy jeszcze z Państwem do godziny 13. Ostatni gość przed przerwą wakacyjną. Program powróci we wrześniu. Dowiedziałem się przed programem, Wiesławie, że nagrywałeś swoją płytę właśnie w tym studiu. Tak, ponieważ oczywiście tutaj dokonywałem swoich studiów doktoranckich. Było to dla mnie bardzo dobre rozwiązanie. Nagrywać tutaj właśnie w tym pomieszczeniu, nawet tutaj w studiu S5. No, bardzo mile to wspominam. Powiem szczerze, był to ogrom pracy, ponieważ te kompozycje rzeczywiście były bardzo wymagające. Spędziłem tutaj kilka dobrych dni, ale dzięki temu powstała wspaniała płyta, która w zasadzie będzie pamiątką na całe życie. Płyta Between Paths, czyli Między ścieżkami, tak to można przetłumaczyć? Dokładnie tak. Jest to tytuł też jednej z kompozycji Macieja Zimki, z którym też współpracuję, który również jest kompozytorem świetnym. Tutaj poprosiłem go właśnie o napisanie czegoś specjalnie dla mnie. Miałem okazję tą kompozycję prawykonywać. I ten tytuł odnosi się w zasadzie do takiej niedoskonałości instrumentu, która w zasadzie jest też walorem w tym wypadku akurat, czyli do różnicy wolumenu dwóch manuałów lewej i prawej ręki. I dzięki temu można wydobyć z tego instrumentu taki akustyczne odwzorowanie efektu delay, jakby na tym bazuje cała ta kompozycja. Na płycie znalazły się również utwory Wojciecha Blecharza, Artura Zagajewskiego, Krzysztofa Olczaka, Przemysława Schellera i krakowskiego kompozytora Piotra Peszata. Tak, część z tych kompozycji została prawykonana przez innych świetnych akordeonistów, tak jak na przykład Hypopna, czy Wojciecha Blecharza, czy TR-13 Artura Zagajewskiego, czy również szanson Krzysztofa Olczaka. Natomiast część z tych kompozycji była napisana właśnie specjalnie na potrzeby mojego doktoratu i była pisana specjalnie dla mnie i też miałem okazję dzięki temu współpracować i troszkę wpływać na to, jaki będzie ostateczny kształt tych kompozycji.
No i w twoim wykonaniu, nawet zarówno na płycie, ale tutaj dziś w studiu, słuchać było to spektrum możliwości akordeonu, ale pokazane na przykładzie XX wieku, jakże różne kompozycje, prawda? Tak, tak. Zawsze gdzieś jakby do tego dążę właśnie, żeby ten instrument pokazywać jakby w całej okazałości, żeby skupić się może na jego brzmieniu i odkleić tą łatkę, która jednak rzeczywiście ciągle gdzieś funkcjonuje i umieszcza go troszeczkę w tym klimacie muzyki może bardziej rozrywkowej czy folklorystycznej nawet. Albo takich na przykład jakichś paryskich klimatów, prawda, gdzie tam tak, oczywiście. Melodia akordeonu nam się kojarzy, film Amelia. Tak, tak. Oczywiście ja nie uważam, żeby to było absolutnie coś złego, że bardzo się cieszę z tego i sam staram się nie ograniczać tylko do muzyki współczesnej czy klasycznej. Bardzo mnie to cieszy, że ten instrument funkcjonuje w bardzo różnych gatunkach. I tutaj może szybko przytoczę słowa kompozytora polskiego Zbigniewa Bargielskiego, który określa ten instrument jako taki muzyczny kameleon. I tutaj się mogę z tym zdecydowanie zgodzić, że ten instrument właśnie potrafi się wpasować nie tylko w brzmienie innych instrumentów, ale też naśladować się z powodzeniem i dopasowywać się do różnych gatunków i stylów muzycznych. Muzyczny kameleon, rzeczywiście. Jest to bardzo trafne określenie. Tak, zdecydowanie tak. Bardzo je lubię. Poza pięknymi melodiami, poza różnymi efektami, właśnie te środki techniczne, które zainteresowały tych kompozytorów współczesnych. Ten akordeon w tej muzyce współczesnej mniej więcej od lat 70. XX wieku tak zaczął być bardzo wykorzystywany. Ale rozumiem, że te melodyjne utwory też lubisz od czasu do czasu grać, tak jak dzisiejszy Piazzolla. Tak, oczywiście, no trzeba to jakoś równoważyć. Wiadomo, muzyka ma różne funkcje. Funkcję na pewno taką odkrywania i tworzenia przyszłości. I tutaj dzięki właśnie kompozytorom i tej współpracy możemy w tym kierunku działać, ale także funkcję tej tak zwanej przyjemności. Też lubimy słuchać muzyki po to, żeby odpocząć. No i tutaj właśnie te utwory bardziej melodyjne rzeczywiście spełniają tą funkcję doskonale. Dziękuję bardzo za dzisiejszy występ, za to, że do nas przyszedłeś po tej podróży włoskiej. Moim i Państwa gościem był Wiesław Ochwat. Życzę Ci wszystkiego dobrego i wielu sukcesów w przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. A audycję realizowali Grzegorz Dąbek, Paweł Lorenz i Wojciech Wasiak. Do usłyszenia mówi Mateusz Borkowski, a na koniec Bach, koncert brandenburski w wersji na dwa akordeony. Tak, przedpremierowo zdradzę, uchylę rąbkę tajemnicy, płyta będzie nosiła tytuł Ako Kameleon i wykonujemy właśnie pierwszą część, wykonamy, tak, pierwszą część Bacha razem z Maciejem Zimką. Nie zaczęliśmy od Bacha, kończymy Bachem. Do usłyszenia we wrześniu. Radio Kraków.